Let's see how you do under pressure. Been wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. Dziękuję, witam z kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, witam się z łazienki, ponieważ ogarniam się. Dzisiaj mam dużo rzeczy do ogarnięcia. Przed tym oczywiście, jak zaczniemy z tych rzeczy, zapraszam do wspólnego uśmiechu. Tak jak miło rozpocząć tego vloga. Oczywiście zaraz się muszę zważyć. To jest moja taka rutyna. I codziennie biorę lodowaty prysznic. 110. 110 równo, więc do mojej poprzedniej wagi pierwotnej zostało mi tam około 7 kg. Spokojnie. Jestem teraz na oknie. No więc tak, teraz lecimy pod prysznic, lodowaty i zaczynamy tego vloga. Skóra się robi cała czerwona, słuchajcie. Jestem cały czerwoniutki. Woda jest naprawdę tutaj lodowata. Wiem, że jak w Warszawie byłem, to woda nie jest aż taka zimna. Tutaj ta woda ze źródła jest przezimna zimą, a ona ma, nie wiem, ze 3 stopnie, z 4 maksymalnie, myślę. I cały czerwony się robi. Więc jest nieźle. Ale taki prysznic pobudza po prostu wszystko. Pobudza wszystkie zmysły, pobudza pozytywne myślenie. To, że człowiek jest po prostu naprawdę jak na jakimś haju przez chwilę. Z takiego zmulonego człowieka staje się człowiekiem, który pozytywny... takiego smutnego człowieka, który ma jakieś tam, nie wiem, słabe myśli albo nie ma pozytywnego nastawienia do tego dnia, staje się totalnie pozytywną osobą i naprawdę chce się żyć. Jest super. Fajnie. Dobra, lecimy. Polecam wam, naprawdę polecam, serio. Dobra, do zobaczenia później. Nasza deska z prasowaniem, wczoraj trochę prasowałem. Zbieramy się, słuchajcie, na dół. Jeszcze trzeba zabrać wszystkie butelki naszego Edwarda z łóżka. Po prostu jak dziecko się pojawiło, to jest, pojawiło się też mnóstwo rutyn takich codziennych. Dzisiaj, słuchajcie, idę też ogarniać swoje paznokcie, ponieważ zacząłem obgryzać i jestem tak z siebie mało dumny. Po prostu tak mi dobrze szło. A niestety zacząłem obgryzać i jest mi z tego powodu naprawdę mega przykro. Nie wyglądają za dobrze, no po prostu nie ma się czym chwalić. Do prania. My się uzupełniamy. Jak ja wstaję wcześniej, to Ewcia to wszystko ogarnia. Później i ja zabieram młodego, a jak Ewcia zabiera młodego, no to ja ogarniam górę. Ścielę. Ogarniam wszystko. No co tutaj się stało? Co? Co tutaj się stało? Nic. Czemu ty jesteś taki awanturnik? Czemu tak krzyczysz? A ty zrobiłaś coś takiego? Żeby nie władził. Tak? Bo on dzisiaj, wiesz, biegał po prostu, że nie zdążyłam się, chciałam się na nim zrobić. Raz, dwa, trzy. Jedna jest z wodą. Ale wody, słuchajcie, jakoś dużo nie wypił. To nasz syn. On, słuchajcie... teraz wypił dwa kubki. On teraz, on ma coś takiego, że znajduje jakąś butelkę, to od razu ją do buzi bierze. Nie bardzo, czy stara, czy nie stara, czasami jakąś tam zgniłą butelkę. Ale wypił teraz dwa kubki wody. Tak? No. Obsiadam. Serek kapry, szparagi, jajko, pomidory koktajlowe, ser grana padano. Mi się bardzo podoba, że tu jest skład i wszystko wiem, co jem. To jest świetne. Proszę, kotuś. Dawaj mnie tą kamerę. Włączasz i wyłączasz, nagrywasz. Słuchajcie, to nagrywa vlog, nagrywamy przez Edwarda. Możecie obserwować jego brzuch. Po śniadanku. Po śniadanku. Od pewnego czasu u nas w domu zawsze jest rano muzyka. Tylko się budzimy, to włączamy muzykę. Jak jestem ja z Edziem, to też jest muzyka. Ale jak Ewcia też schodzi, to od razu jest muzyczka i człowiek musi zechce się ważyć. No to prezent od mojej siostry ciotecznej, która była ostatnio ze swoją córką i z swoim mężem. Powiem wam szczerze, że kiedyś miałem coś takiego, że pewnie by takie rzeczy mi przeszkadzały, ale teraz szum w chacie to jest podstawa. To wiadomo, że dom żyje. Tak? Ewcia? Co tak chodzi szybko? Co tak chodzi szybko? Ja! Ja? Biegłeś do rodziców przed chwilą, Ewcia? Nagrasz nas, Edward? Mógłbyś nas nagrać? Misia, przyjdziesz się przytulić? No biegłeś tak się przytulić do rodziców i co? Zobaczyłeś kamerę już, tak? Nie chcesz? Synek? Jestem kamerzystem, mama. Przestań.
synku. Weź mi kabel od internetu. Para, para, para. Do nas. Nie, tak nie. Kochamy cię. A to właśnie pani o to chodziło. Super. Czy on tak się wiesz? Ej! 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 To jest ten przepis, który rzucałem, słuchajcie, na Instagrama z piątnicą. Dzisiaj zrobimy sobie to samo, czyli robimy po prostu sobie 2-3 jajka dajemy. Do tego dodajemy mleko od czosnku granulowanego. Ja sobie dodam odrobinkę chili jeszcze, bo bardzo lubię chili. Tak, to jest pokojka, synku. Dajemy jeszcze pieprzu, dajemy jeszcze soli. Bierzemy naszą trzypaczkę. Za bardzo rzadka. Troszeczkę z dużym mleka dałem i dam sobie po prostu mąki ryżowej. Jeśli ktoś nie ma mąki ryżowej, może dać zwykłej po prostu. Niedużo tych warzyw. Jednak Edward siedzi tutaj, żeby było bezpieczniej, bo jednak chcę dotykać wszystkiego. Kroimy szybko warzywka. Hop. Teraz z przygotowanej. Nie mam niestety masła klarowanego, więc zrobimy po prostu na zwykłym masełku. Włączamy naszą patelnię, rozgrzewamy. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze damy tu cebulki do tego. Jakieś miękka jest, ale zaraz to bierzemy. Bardzo lubię oglądać, jak gotuję, naprawdę uwielbiam. Rozgrzewamy naszą patelnię. Hop. Możemy rzucać nasze cebulkę i czosnek. Fajnie, bo to danie ma naprawdę bardzo dużo białka, ponieważ 30 gram białka to nie jest, słuchajcie, reklama była na Instagramie, tutaj tylko po prostu polecam, ponieważ używam tych produktów, no więc dlatego nie ma znaczenia, że to jest reklama. Wcześniej robiłem z szparagami, ale z tego też będzie świetnie. W dobrym momencie trzeba brać po prostu naszą masę jajeczną, żeby po prostu nie było tak, że ta chrupkość gdzieś tam zniknie nam. Też trzeba pilnować, słuchajcie, żeby masełka nam nie zabrakło. Jak zabraknie nam masełka, to zrobimy samo troszeczkę, ponieważ tak jak mówię, musimy odwrócić naszego omleta. Ostatnio bardzo mocno obserwowałem na wakacjach, jak robią omlety, tak, że one są naprawdę smaczne i bardzo fajnie je wracają, więc postanowiłem, że muszę się nauczyć dobrze robić omlety na chacie. I wlewamy naszą masę. Tam się robi i mamy bardzo dużo tego mokrego tutaj na górze. Robimy coś takiego, że podważamy i ona spływa. Podważamy i ona spływa. Podważamy i ona spływa i nam się ścina. Podważamy i nam pięknie się wszędzie ścina. I później powtarzamy to, czyli podważamy, spływa, podważamy, spływa. Troszeczkę mi się rozpadło, ale to nic. On się zaraz ładnie zetnie z drugiej strony i będzie tworzyć jedną całość. Mega zacząłem dbać o czystość kuchni. Trochę chyba albo za dużo mleka, albo za mało tej mąki. Było chyba za rzadkie trochę. Tak mi się wydaje. Ale to nic. I tak będzie pyszne. Tak wygląda na talerzu. Zrobiłem sobie w ten sposób, że nic nie szkodzi. Co mamy, to mamy. Trzeba korzystać z tego, co mamy i nie narzekać na coś, czego nie mamy. Tylko po prostu następnym razem myśleć i kupić. Biorę kilka kubeczek jalapeno. Dajemy ją po prostu. Omlet na ostro. Posypujemy naszą kolendrą. To kocham po prostu. Ubóstwiam. Tak prezentuje się ten omlet. O kurde, zapomniałem najważniejszym. Słuchajcie. Oczywiście serek. Wysokobiałkowy. On też nam zabije tą ostrość. Powinien być na początku serek, a później powinny być te wszystkie rzeczy. Ale to nic. Rzucimy trochę papryczek na górę. Białka w tym daniu jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli ktoś lubi potreningówkę, no to super. To jest idealne po treningu, żeby zjeść. Dobra, słuchajcie, jem i uciekam, ponieważ dzisiaj jadę na te paznokcie. Musimy zawieźć jeszcze bujaczki do szpitala. Ogólnie dzisiaj mamy taki dzień. Jeszcze mam jedną kwestię do załatwienia, ale to... Zapraszam Was dalej do oglądania. Jemy
I do zobaczenia. Otwieramy garaż. Lecimy. Dobra, słuchajcie, pędzimy do Candy Nails na paznokcie i słuchajcie, będziemy robić nasze pazy. Bo jak mi nakładają tą bazę, to przestaje obgryzać. To jest duży plus. A ostatnio zacząłem obgryzać i skórki, i paznokcie. Wiem, że to jest na tle nerwowym, wiem, że to są jakieś rzeczy nieprzepracowane z dzieciństwa. Staram się do tego dojść, o co chodzi, ale nie jest to takie łatwe, moi drodzy. I no, trzeba to naprawić po prostu, bo szkoda paznokci, bo było bardzo dobrze, a teraz znowu wróciło do tego, co było, no, czyli słabo. Jedziemy tam, gdzie mieszkaliśmy kiedyś, jest, tak się cieszę, uwielbiam tam te okolice i sprawia mi to dużo radości, jeśli tam jadę, no. A później jeszcze pojedziemy do szpitala i oddamy nasze bujaczki. Będą dla małych bubasków, które się dopiero urodziły, żeby... Bo to są takie samobujające się z baterią, które bujają dziećmi. Były potrzebne, więc kupiliśmy. Słuchajcie, usłyszałem w radiu, że za 26 dni wiosna. Jak wy to oglądacie, to już za 25, więc cudownie, cudownie. Nie mogę się doczekać. Wiosna jest jedną z moich ulubionych pół roku. Wiosna oczywiście i lato. Kocham, naprawdę kocham. Ej, poznajecie? Jestem właśnie w miejscu, gdzie mieszkaliśmy tyle czasu. 2 lata tu mieszkaliśmy, słuchajcie. Idę odebrać paczkę, ponieważ czeka na mnie paczka i muszę ją zabrać. A i ta moja winda. Wielu osób narzekało. I znowu winda. I znowu windzie. Tak, jestem znowu w windzie, zobaczcie. Tęsknię za tym miejscem. Strasznie tęsknię za tym miejscem i coraz bardziej chcemy wrócić do Warszawy i pewnie wrócimy. Po prostu. Just like that. Jak miło. Na komi chyba myślało, że ja mieszkam tutaj, a ja mieszka tam, bo do mnie normalnie wysyłają, a tam mnie wysłali. Tutaj. Skorzystałem sobie z mojej byłej spiżarni, czyli żabki, i kupiłem sobie takie coś. To jest bardzo pyszne. Te kulki owsiane z czekoladą i orzechy laskowe. Dokładnie. Ja jestem ogólnie mega sentymentalną osobą. Powiem wam szczerze, że uwielbiam. Są miejsca, do których lubię wracać, a są miejsca, do których nie lubię wracać. To chcę wam też powiedzieć, że zapomniałem kurtki, ale przez to, że biorę zimne przypryżnice, czasami nawet 2 razy dziennie, to pozwala mi to, że ja w ogóle mało czuję chłód. Jest 9,5 stopnia, więc jest dość ciepło. Trochę pada jedynie, ale jest naprawdę na luzie. Serio. Ani się nie trzęsę, ani nic. Hartowanie mocnego ciała jest zajebiste i powiem szczerze, że serio, nie czuję jakiegoś dużego chłodu, wszyscy chodzą opatoleni w kurtkach, mi jest dobrze. Ogólnie jestem taką osobą, że mogę chodzić rozpięty, nie jest mi nigdy zimno, a teraz to już w ogóle, jak zacząłem tak, wiecie, dbać o swój hard ducha. Wow. Nazwa się zmieniła. Cześć. Candy Beauty Concept. I bardzo ładne logo. Logo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładne. Podoba mi się. Tak moje paznokcie wyglądają teraz. No, ze żarty. Ale zaraz zobaczymy sobie, gdzie po. Zobaczcie, jak teraz wyglądają moje paznokcie. No, jest różnica, nie? Zdecydowanie. Pamiętajcie, żeby dbać. Ja już po prostu miałem taką schizę. Już chciałem to ogarnąć. I w końcu mamy to. Pazy ogarnięte. Można działać dalej. Słuchajcie, bardzo wam chciałem podziękować wszystkim za cudowne komentarze, za wszystkie miłe komentarze pod bez tabu, bo było ich naprawdę cudownie dużo i byliście naprawdę wspaniali. No i słuchaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to możesz zawsze to zmienić. Kurde, też pada. A ja nie mam nic na siebie. No powiem wam. Ciekawie. Zimnawo. Już słuchajcie, zadzwoniłem. Już wiedzą, że za chwilkę przyjadę z bujaczkami. Fajnie. Cieszę się, że
możemy chociaż w takim niewielkim stopniu pomóc. Zawsze mam coś takiego, że jak jestem koło tego szpitala, przyjeżdżam koło tego szpitala, jestem blisko tego szpitala, to budzą się we mnie te wszystkie emocje, które kiedyś przeżywałem. Za chwilkę, w tym roku będzie 2 lata, jak to przeżywałem. Nie wiem, szybko strasznie ten czas leci. Słuchajcie, co jest piękne, że Edward zaczął już stawać sam. On czasami na przykład stoi przy czymś, trzyma coś rączkami i stoi. Nie ogarnia tego, że stoi i puszcza się sam po prostu. I to jest tak urocze. Myślę, że kwestia czasu, dosłownie kilku chwil, aż zacznie chodzić i to jest naprawdę... Jezu, to jest coś wspaniałego dla rodzica. Ja to wszystko mega przeżywam i pamiętam, jak pierwszy raz położyli go na mnie, jak był taki mikro, malutki, a teraz już jest taki duży chłopak, który gaworzy, gada, gestykuluje, staje już sam. To coś pięknego, pięknie widzieć i obserwować, jak twoje dziecko się rozwija. I jesteśmy na miejscu. Idziemy z bujaczkami. To jest zasługa nie tylko nasza, ale też i również wasza, ponieważ wy oglądaliście filmy i dzięki wam też mogliśmy zakupić te bujaczki właśnie. Super, cieszę się niesamowicie. Emocji było co niemiara. Pamiętam, jak tutaj przychodziliśmy, jak przyjmowali nas na izby przyjęć. Po prostu wzruszeń w tym miejscu nigdy nie brakuje. Powiem wam szczerze, że mógłbym o moim dziecku opowiadać i opowiadać, i opowiadać, i opowiadać. To nie wiedziałem, nie znałem takich sposobów. Dziękuję, uprzejmie, miłego dnia, do widzenia. O kurcze. No słuchajcie. Fenomenalnie, naprawdę. Zresztą zawsze jak przyjeżdżamy tutaj, to jest okno, w którym byliśmy razem na tej sali, jak w końcu przyszedłem do Ewci i mogliśmy razem już mieszkać. I widzę to okno i zawsze mam mnóstwo takich emocji i wspomnień w sobie. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że osoby, które mi pisały, że matowe będą lepsze, przyznaję wam rację, bo były osoby, które mówiły, dlaczego nie zrobiłeś matowych? I matowe naprawdę wyglądają zdecydowanie lepiej. Kolacja zrobiona. Żona zadzwoniła, poprosiła o kolację, kolacja zrobiona. Ja też chcę. Moi drodzy, wróciłem do domu jakiś czas temu. Ja jeszcze teraz poogarniałem. Ewa pojechała z Edziem na salę zabaw. A ja, słuchajcie, powiem wam szczerze, że coś tak źle się zacząłem czuć. Chyba jednak te zimne prysznice nie do końca tak działają, jak powinny. I wziąłem sobie witaminę D3. Ja mam tutaj witaminę D3, która ma aż, słuchajcie, 10 tysięcy jednostek. Do tego biorę oczywiście K2. Wziąłem 20 tysięcy jednostek witaminy D3. Słuchajcie, noc, ja kończę właśnie montować film. Jeszcze noc 22, ja już jestem zmęczony, ponieważ my wstajemy około 6. Z tego miejsca chciałem wam serdecznie podziękować za to, że oglądaliście ten film. I jeszcze raz dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wszystkie słowa wsparcia pod ostatnim filmem Bez Tabu. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Chciałem wam tylko też powiedzieć, że ruszyliśmy już z perfumami tak na dobre. Jesteśmy już na ostatniej prostej. No może zostało nam jeszcze 15% do dokończenia wszystkich etapów produkcji. No i oczekujcie, ponieważ będzie to naprawdę niezła petarda. Ja już nie mogę się doczekać. Naprawdę trzymajcie mocno za nas kciuki i naprawdę będziecie z tego produktu maksymalnie zadowoleni. Daję wam słowo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego weekendu, miłej soboty, miłej niedzieli i miłego poniedziałku, nowego tygodnia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao. Let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just